Siemano, mamy rano 3 czerwca. Pogoda, jak widzicie na hali, za oknami. Nie opiewa optymizmem, aby czaić się i wyruszyć w jęczmień. Nie ma temperatur. Ostatnio mało słońca, pochmurno. Dla upraw jarych, typu kukurydza, burak, warunki są aktualnie takie sobie. A jeżeli chodzi o dojrzewanie, to na chwilę obecną to jest bardzo powolny proces. Pierw nie padało, teraz trochę popadało, ale na zboża to już jest stanowczo za późno. Jęczmień, nie wiem, pierwszy wjazd planowany jest gdzieś w okolicy 8 czerwca. A co będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Ja tutaj zacząłem montować sobie lampy na te stare uchwyty. Wyrzucam te lampy, co były w nim. One jakoś to świeciło, ale barwa taka troszkę wpadająca w niebieski. Tutaj, nie wiem, te ładnie wyglądają, zakładam te dalekosiężne, ponieważ będzie jedna, która będzie świeciła daleko. Już sobie sprawdzałem. Miałem te rozpraszające, czyli te o zakładać, granitowskie. O, one bardzo ładnie świecą, oświetlają całą maskę tutaj, ale to też nie chodzi o to, żeby oświetlało nam maskę, tylko daleko punkty. U góry będzie ta listwa, która świeci. Też nie będę jej montował, bo tam po konsultacji z Sebastianem z firmy Zenox zapomniał, że do tego są gotowe okablowanie jest, no bo ta listwa ma chyba 80 W, więc no trochę prądu potrzebuje i ją podłączymy pod, bo wstępnie chciałem rozłączyć te dwie lampy u góry, ale nie będę tego robił, bo zaraz sobie odkręcę i zobaczę, czy to jest jaka tam jest żarówka i może po prostu LEDa wsadzę, żeby nie niszczyć oryginału. A pod tą listwę sobie pójdę tutaj dachem i tym słupkiem zejdę i bezpośrednio do akumulatora i jest przełącznik w kablu razem. Gdzieś przełącznik sobie ulokuję tam, nie wiem, na podłokietniku czy gdzieś na tym podłokietniku od błotnika. Jest taki klik do załączania i w masce mam miejsce na 3 takie halogeny okrągłe. Co prawda tutaj maska jeszcze nie założona, bo te siłowniki są zamówione. Czekamy, nigdzie nie będę jeździł, jak wszystko może kurierem przyjechać. Zobaczcie. O, tu jest ksenon i on w miarę fajnie świeci. Tak nie typowo biało, ale delikatnie kremowo. I tu są zwykłe, chyba nie wiem, to są H3 żarówki halogenowe i tu 1, 2, 3 to świeci prosto, to świeci w bok i to w bok. Będą zamontowane światła LEDowe o mocy każda jedna 4000 lumenów. Lumen. Także będzie gdzieś 12 tysięcy. Niech lampy będą przekłamane, to będzie dycha w tej pierwszej części w masce, która będzie oświetlała nam tutaj praktycznie przód traktora na, nie wiem, od metra do około, no nie wiem, z 15 metrów, nie? 15-20 metrów, czyli to opryskiwacza na pewno będzie doświetlone wszystko. Także widoczność tu na przodzie będzie fajna. Te będą pomocnicze, dalekosiężne, a jak naprawdę będzie potrzeba więcej światła i nie będzie się kurzyło, to będziemy załączać u góry tą listwę i wydaje mi się, że to w 100% wystarczy. Ta lampa jest zamontowana na tym uchwycie. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało, bo tutaj ta lampa z granitu no jest dość sporawa, jest ciężka, kawał lampy. Zobaczymy, czy nie będzie drżał ten uchwyt, nie będzie nic pękać. Teoretycznie raczej nic nie powinno się dziać, ale pożyjemy, zobaczymy. Obróciłem sobie traktor, nie nagrałem nic, odpala perfekcyjnie, nie kopci, równo pracuje, więc mamy sukces. I ja jestem zwolennikiem ogólnie lamp, które mają wejście na wtyczki, bo jeżeli nam się lampa spali, przykładowo
Albo nawet gdzieś uderzymy, pobijemy lampę, połamiemy, różnie może być, chociaż u nas, jeżeli chodzi o lampy, to nigdy nie było takiej sytuacji, że się lampę po prostu pobiło, ale mniejsza z tym, przestaje świecić, coś się z lampą dzieje, albo nie wiem, połowa diod się wypali, jak aktualnie tamta strona, co były te oryginalne Niemcy dokładali te lampy, połowę diod nie świeciło, jeszcze lampa jest z kablem bezpośrednio na wsuwki, więc trochę czasu to schodzi, aby zrobić, a tak to tylko wtyczkę, pyk, pyk. A dzisiaj nawet jak znajdziemy lampy przykładowo na dwa piny, jak tutaj te wejście, to się nazywa chyba Dodge ta wtyczka, i te szersze takie z dwoma pinami, są różne kombinacje, że z tego co się orientuję, są właśnie przejściówki z takiej wtyczki na tamtą, więc wszystko idzie dzisiaj ogarnąć ekspresowo, bez lutowania, bez izolowania, także powinno być luksusowo. Oczywiście kable zawsze robię z zapasem, mamy gdzie schować, więc tutaj kabla jak robię, to nie robię na styk, tylko zawsze zostawiam, bo nie wiemy, kiedyś może przyjdzie inna lampa, że wtyczkę może mieć z tej strony, albo jakaś szersza, wyższa, węższa, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale powiem wam, że te LEDy to już dzisiaj takie robią, że to może nie dożywotnio, ale na 10 lat tyle co traktor w polu pracuje wieczorami, powinno śmiało wystarczyć. Dobra, opaskę potrzebuję. Chyba w traktorze są opaski. Także idę po opaskę. Musimy wymierzyć kabelek. Też nie ma? To gdzie się podziała? A, tu są już, sobie przyszykowałem. Dobra, ten kabel spinamy. Tu na górę damy, bo jak damy tutaj, jest blacha ostra i przy pracy, przy drganiach może nam delikatnie uszkodzić otulinę kabla, ale powiem wam, że naprawdę jakość części się poprawiła i to dużo. Może nie wszystkich, nie wszędzie, ale tutaj kable, no zobaczcie otulinę, to nie jest to kiedyś 20 lat temu, ale jak nieraz się kupuje LEDy, to ta otulina to naprawdę idzie ją paznokciem rozerwać, a tutaj no choćbyśmy chcieli, nawet powiem wam, że nożykiem ciężko jest to przeciąć. Dobra. Nożotto. Ładnie równo utniemy. I jest bajka. I teraz tu zawsze jak mamy zapas kabla taki, to zawsze ucinam gdzieś dłuższą, znaczną część, która później jeszcze pójdzie do korekcji. Musimy trochę zaostrzyć, bo te otuliny są zdecydowanie grubsze niż te starsze lampy, które tutaj w nim siedziały i nie idzie przeciągnąć. Musimy zrobić taki alastorzek, aby to nam ładnie wszystko tutaj weszło. Dobra, poszedł kabel. No chodź.
Mamy już praktycznie wieczór i coś tam cały dzień się dłubie. Tutaj wtyczki na Deutsche, jak i u góry, żeby by świeciły w bok, będą na jednym. Żeby to wszystko zrobić, zlutować, zmostkować, bo dwie lampy będą zmostkowane, czyli ten tył i ta, co będzie świeciła, tak zwane ala 360, będziemy delikatnie go przezbrajać. Trzeba odkręcić całe tutaj te nadkole. Także bez szwanku, bez urwanego gwintu, bo tutaj gwint w plastiku jest, jest taka śruba w plastik wkręcana z samokontrą. Nic się nie urwało, także mam ostatnią śrubę do zakręcenia. Bo powiem wam, trochę miałem pietra, bo nieraz takie właśnie rzeczy potrafią się urywać na zwyczajnym świecie. No i mamy problem wtedy. Nakręcamy ostatnią śrubę i jedziemy do domu. Tak codziennie po troszku coś tutaj przy nim działamy, jeżeli chodzi o to oświetlenie. Bo jak już praktycznie w większości mamy LEDy, no praktycznie wszystko ma LEDy, tylko Janek nie ma LEDów, no to tak słabo się w polu jeździ, powiem wam, jak się przysiądzie z maszyny, która ma LEDy, w maszynę, która nie ma LEDów, albo ma te LEDy, ale słabej jakości. A tu było tak pół na pół, pół LEDów, pół zwykłych żarówek, także przerabiamy full LED. Przód tak samo będzie full LED. Siemano, witam was w kolejnym filmie. 310 po wymianie wtrysków. Się grzeje, bo będzie miała sprawdzaną moc. No i przy okazji sprawdzimy niedźwiedzia, co on tam pokaże. Czy wymiana turbo coś dała? I lekkie podciągnięcia w pompie. Takie porównanie 150 koni kontra 300. No i dobra, jest z nami ponownie Irek, który co ostatnio niedźwiedzia hamował po remoncie. Podjeżdża magnumem pod mega wypasiony wałek. No ale tak to jest, duże moce potrzebują odpowiedniego urządzenia do przekazania mocy z wałka. Tak? Tak jest. Jest
No tak, no, ale w normie się mieści, nie? No pewnie, że tak. Nie ma dyskusji. Więc jak myślę, że na ten przebieg nowe wtryski, turbo wiadomo, swoje też już przeżyło, więc wydaje mi się, że jest ok, mieści się w normie, nic nie chipujemy, zostawiamy go takiego, jaki jest. Najważniejsze, że się udało skręcić, zrobić pomiar, wałek działa przy takim obciążeniu, przyniósł takie obciążenie, więc luks. Zara niedźwiedź wierzę. Zobaczymy, czy pokaże te 160 ton. Od niedźwiedzia został wymieniony wałek na mocniejszy, wzmacniany. Prawdopodobnie tamten nie dał rady kręcić busem, ale ten już da radę. Ostatnio się nie udało, zobaczymy, czy dzisiaj zakręci busem. Tak wtedy, ile, 2 lata temu, dużo osób pisało, że będzie kręcił busem. Ostatnio te hamowanie i nagrywanie maszyn rolniczych stało się dość modne. Dużo ludzi modyfikuje te Ursusy albo jakieś zachodnie traktory, bada moc. No mamy inny świat trochę niż kiedyś. Kiedyś wystarczyło, że traktor chodził, nikt nie badał, jechał do przodu i gra. A dzisiaj sprawdzanie, chipowanie, modyfikacje. Takie cuda się dzieją na świecie. Dobra chłopaki, busa trzymajcie! Jeszcze lepiej, bezpiecznie dla niego, bo go zadusi szybciej. Kurde, mechaniki tak robili ze zgrzyta przy załączaniu. Amerykański zero zgrzytu. Zobaczymy, co pokaże.
jeszcze gorzej. Pompa na wyjazd musi iść i tyle. Gdzie tam? No. Pompa do roboty, nie ma, że boli. No i dobra, amerykański sprzęt nie zawiódł. A wiecie czemu nie wyszło 300? Bo nie miał maski. Bo nie miał maski. I ogólnie miał temperaturę 78 przy starcie chyba. Jakoś tak, nie był w pełni dogrzany. Więc może jakbyśmy zrobili drugą próbę od razu, to może te 300 by pokazał, te 5 koni by skoczyło, ale i tak jak na ten przebieg, na ten rok. No i tutaj mówi pan Lirek, że te akurat modele wychodzą zawsze mniej. Nie wiem, czy Kumins tak po prostu ustawia, czy podczas eksploatacji parę tych koni zdechło. Tak jak mówiłem, turbo też ma swoją świetność, tak? Kilkadziesiąt godzin, kilkaset godzin. Także mamy normę utrzymaną, nie chipujemy go. Bo też kontaktowałem się z osobami, nawet w okolicy tutaj znajomy miał kupionego identycznego, tylko miał on niby moc 380 koni, to wypalało na głowicy gniazda zaworów, zawory wypadały, potem wtryski wymienili, niby zrobili tą głowicę, potem znowu wypadły kolejne gniazda zaworów, no i uszkodziły tam chyba dwa tłoki, były wymieniane z tego co rozmawiałem. No i wzięli, wyremontowali silnik, głowica, wtryski, nówka i wgrali oryginalną mapę 310 i tak chodzi, bo tutaj to nie ma reguły, że on nie jedzie. 300 koni on ma i do tej masy, czyli 12600, wydaje mi się, że to jest idealny stosunek, bo dzisiaj trochę ludziom się wydaje, że 300 koni to musi ciągnąć za sobą, nie wiem, wszystkie maszyny z podwórka. Autentycznie do tego traktora on ma 310 koni, powinien mieć w papierach, wyszło 295, agregat do głębokiej uprawy to jest dla niego max 4 metry. Pług, no to Marcin ciąga tam 8 skip w tej dani, no ale jest ten traktor dość intensywnie eksploatowany, była robiona głowica, tutaj jak wtryski robiliśmy, tu było wszystko oryginalne, więc no widać, że u Niemca no nie dostawał za bardzo w kość. Nie wiemy z czym jeździł, może jeździł z beczką, może z rozrzutnikiem, bo miał siatkę z tyłu, może z jakąś kosiarką bijakową. Także widać, że nie dostawał w kość, bo nie było zaglądane do silnika w ogóle. A tam u Marcina w Danii chyba na 5000 godzin czy na 6 była ściągana głowica i wtryski, także to wszystko zależy, jakie paliwo, jak się użytkuje, co traktor robi, nie ma reguły. Albo po prostu taki się trafił i tyle w temacie. A z niedźwiedziem to była porażka. 120 koni wyszło. Także przy hamowaniu na pewnym obciążeniu było słychać strzelanie. Delikatne takie pof, 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 czyli wtryski są, no końcówki są na złą po prostu. No i pompa ta jest do wyciągnięcia, także mam tam kontakt właśnie z Łukaszem rolnikiem, z Maćkiem gospodarzem. Tam widziałem Maciek w Zetorku, tam mu znajomy robił tą pompę i to fajnie chodzi i chyba jak ją zdemontuje,
ale to chyba byli na zimę, chyba że się zatrzyma, gdzieś się listwa zawiesi, albo po prostu straci w ogóle na mocy, to chyba zawieziemy albo wyślemy do Maćka pompę i on zawiezie do swojego majstra, żeby ją zrobił. I nie ma co młodzić, bo u nas robili tą pompę, widzicie jak chodzi. Do 10-14 brat wyciągał zimą pompę, powiedzieli, że jest dobra pompa, nowe końcówki dali do wtrysków, a traktor dalej nie jedzie, jest mułowaty, więc no teoretycznie ten traktor no nie ma mocy, i czyli pompa jest w opłakanym stanie, aż na stole pokazuje. No tak to jest, jak ktoś robi pompy do autobusów, albo bo z pompami to jest tak, wszystko wyrzucić, wsadzić nowe. I to jest takie powiedzenie, już nieraz się spotkałem. Jak się uda, to się uda zrobić, a jak się nie uda, to się nie uda. I tyle w temacie. Także tak to wygląda, pomiar mocy. Przy okazji byli u znajomego. Tam właśnie Optumka robili. I zadzwonili do mnie, bo powiedziałem, że jak będą gdzieś w okolicy, niech przyjadą sprawdzić tego właśnie mojego grzmota. Wjeżdżamy, chowamy, misja wykonana, traktor sprawny, pomiar przeszedł sprawnie, skrzynia się nie ślizga, WOM pozwolił, aby sprawdzić moc. Dzisiaj siłowniki przyjadą kurierem i założymy wieczorem maskę. No i dobra, kolejna część dnia. To kompletowanie narzędzi, wiertarek, wkrętarek, jechać kupić blachy, bo tam gdzie u taty na gospodarstwie stał aksel przez zimę i gdzie teraz robiliśmy ściany z tych klocków Lego, stawialiśmy, będziemy, i gdzie ten wieniec był robiony, będziemy zabudowywać jedną elkę, przyjechały kantówki 10x10 i łaty, będziemy po prostu robić stelaż pod blachę, aby pionowo zrobić ścianę. Także jedziemy na gospodarstwo numer 2, z gospodarstwa numer 3 na gospodarstwo numer 2 po wkrętarkę udarową, bo te takie wkręty złote na Troxa, no to bez udaru ciężko jest to kręcić, musi być udar do tego. Groch o zimy powoli dochodzi, żyto się złoci. Żyto u znajomego praktycznie, że złote, kłosy obwieszone, kwestia dni. Rzepak u brata w 80% dojrzały, więc praktycznie skosimy jęczmień, posprzedajemy, powywozimy, posprzątamy, trochę się pokręcimy po podwórku, porobimy może właśnie jakieś ściany, coś, no i będzie szedł rzepak. Wybiórczo działki będą szły na tych gorszych stanowiskach. Tak jak tutaj wczesna odmiana, no to on pójdzie już niedługo. Zobaczymy co to będzie lecieć, ale szaleństwa nie będzie plonowego w tym roku. Zobaczymy czy będzie tragedia, czy będą jakieś te plony w miarę możliwości stabilne do przyjęcia. Czas pokaże. Kombaj wjedzie, już mniej więcej będziemy wiedzieć co i jak, a dokładne wyniki to wiecie, że dopiero po żniwach, jak się wszystko skosi, ewentualnie jak pole się skosi, będzie ważone, co będzie średnia po prostu i wtedy będzie wszystko pokazane co i jak. Tutaj w życie poprawo na takim przepłonie w ziarnie nie ma kłosów w ogóle, w kłosie nie ma ziarna na szóstce typowej żwirowni. Także takie pola, takie oczka, na takie place na polu, no będą tą średnią po prostu zaniżały. No i jesteśmy na gospodarstwie i robimy ścianę, stelaż pod blachę. Kantówki dziesiątki mocowane na blachę elkę do Lego, a u góry do krokwi.
pewnie belkę przymocowaną. No dawaj, cofaj. No i teraz na dół. Takie blachy będą, dwa kołki, dziesiątki na 10 i tu cztery wkręty będą mocowane na dole. No i dobra, kończy się dzień i my tutaj kończymy słupy i zaraz będziemy montować łaty. Top! Także tak to wygląda. Jęczmień dojrzewa w oddali. Montujemy ostatni słup. Masz poziomicę? Tutaj trochę sznurek odgina. Nie wiem, czy belkę nie podciąć trochę, żeby wsunęła się. A jakby podciął belkę trochę od spodu, żeby się wsunęła. No coś takiego. Zabuja się? No i dobra, słup posadowiony, stoi. Blacha wywiercona na dyble. Dyble dziesiątki, 10 długie. I montujemy. No i dobra, teraz będziemy kręcić łaty z bratem, ale uprzednio idziemy na kolację.
mamy finał.